O, Kasiu, jesteś już? Jestem, jestem. A jak to pięknie, to dzięki tobie. No, tak tam pięknie. Dzięki mnie. No, nam coś tam przygotowałam, nie? Żeby jakoś wyglądało. A jak ładnie wygląda. No, ależ dziękuję, Hadeczka, ale jaka piękna. To, dziękuję, to ja sobie usiądę. Siadaj, siadaj. Słuchaj, Hania, bo tak w ogóle nikogo nie ma. Coś mało. Ja przyszłam, myślałam, że będę ostatnia i jestem jako pierwsza. Teraz przychodzisz ty. Nie wiem, nie wiem, gdzie są dziewczyny. Nie, no, ja myślę, że ktoś jeszcze przyjdzie. No, ja mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Ach, szkoda, że nie może być taka impreza duża. Taka jak w zeszłym roku. No, było tak fajnie. Świetnie było. Ale nic, ja muszę już zacząć pakować paczki, bo Boże Narodzenie tuż, tuż. Potrzymaj, proszę. Ja ci pomogę, Haniu, daj. Ja mogę coś ci zapakować czy zawinąć. Ja mam tu taki prezencik. Hej, dziewczyny, ale wy jesteście już na wizji. Ojoj, ojoj, na wizji? Na wizji? Hania. Dobry wieczór. Witamy serdecznie na Babskim Dąbrze w Domu Kultury. W tym roku mocno odmienionym, bo w wersji online. Łączcie się z nami, drogie kobietki. Mamy nadzieję, że uda nam się choć trochę oddać klimat dobrej zabawy, dobrej babskiej zabawy. Czerwony kapturek, to ja, właśnie ja. Cześć dziewczyny! O, czerwony cześć. Kapturek! A czy ty nam coś przyniosłaś, kochana? A, przyniosłam. Mam tutaj takie smakołyki. O, proszę, proszę, to nam podać. Już teraz nałożymy babeczkę. Pani... O, a ja mam już chlebek świeżutki. Proszę bardzo. Jak pachnie! Tu było rzeko położę. Czy tu się szykuje jakaś dziewczyńska zabawa? Bo jak tak, to ja zostaję, a jak nie, to wyruszam na południowy Pacyfik. Tak, Pipi, ta impreza jest idealna dla ciebie. To jest Babski Comber. Zapraszamy. Pipi Langström we własnej osobie. Ale czy nie powinnaś pana Nilsona zostawić w domu? W końcu to Babski Comber. No co ty, Haniu? Pan Nilsson się już od tylu lat czuje kobietą, więc jak najbardziej się tutaj nadaje. To spoko. Mam nadzieję, że konia zostawiłaś przed Domem Kultury. Jasne. Tutaj jest tyle schodów, a przecież do windy by się nie zmieścił. Także został przed Domem Kultury. To super, zapraszamy. Siadaj. O, królewna Śnieżka, jak zawsze najpiękniejsza na świecie. Dziękuję. Mam nadzieję, że krasnoludki zostawiłaś w domu, bo wiesz, ograniczenia ilościowe i te sprawy. Tak, chciały, ale na szczęście zostały. Oj, a co to za staruszka? Żeby to tylko nie była ta osoba, o której myślę. Babciu, babciu, siadaj tu koło czerwonego kapturka. Siadaj, babciu. Kochany dzwoneczek, bez ciebie nie byłoby zabawy. Ale co to? Czy ty znowu gniewasz się na Piotrusia? Oj, kochana. Wiesz, jacy są mali chłopcy. Daj spokój. Przełącz się do nas. Mam dla ciebie prezent. Merida Waleczna. Zapraszamy. No ale ten łuk to mogłabyś odłożyć. Będzie bezpieczny. Nie. Ja nie rozstaję się ze swoim łukiem. Witaj, Haniu. O, Cruella. Podły dziś dzień. Jestem cała roztrzęsiona. Gdzie masz? Gdzie je schowałaś? Gdzie one są? Takie piękne, takie bielusie, takie kochana, mięciusie. Tutaj ich nie znajdziesz. Nie. Wiesz co, masz piękne futro. Dziękuję. Uwielbiam futro. Nie znam kobiety, która nie kocha futra. Siadaj może, siadaj z nami, napij się herbaty. A co tam tutaj dzisiaj słychać? Będzie impreza. Impreza. Babski comber. Świetnie. O nie, diabolina! Ale ona nie była zaproszona. Zostawmy ją, niech zostanie. Chodź, siadaj, siadaj. W tym roku na Babski Comber do Domu Kultury miały przybyć postacie z bajek. Stąd dzisiejsze nasze przebrania. Odłożymy ten temat do przyszłego roku, abyście mogły, drogie panie, do nas dołączyć. Także już obmyślajcie swoje kreacje. A my tymczasem może trochę powspominamy.
Pojechaniu, właśnie jak tak wspominamy, to może ja Państwa zaproszę w tej chwili do Krasiejowa, do pani Witki Szrol, która 25 lat temu jako pierwsza zorganizowała babski comber. I może w tym krótkim czasie nam tutaj opowie z panią Sylwią Widawską, jak to kiedyś było. Zapraszamy. Tradycja babskiego combra na Śląsku w zasadzie wywodzi się już od średniowiecza. Ja doczytałam w literaturze, że były opisy babskich combrów i też na rynku w Krakowie babski comber był bardzo popularny, a tutaj on się przeniósł na Śląsk razem z osadnictwem niemieckim. I tak się akurat składa, że na Śląsku wiele kobiet pozostawało przez wiele lat samych, ponieważ mężczyźni wyjeżdżali do pracy za granicę i te kobiety po prostu chciały się oderwać od codziennych spraw, problemów, od takiego życia codziennego i zabawić się. Dlatego też zaczęto organizować takie imprezy w pojedynczych wsiach i myślę, że pani Litka tutaj później przejęła ten zwyczaj do naszej miejscowości i byliśmy akurat tą miejscowością w gminie, gdzie przez długie lata ten babski comber odbywał się tylko właśnie u nas. Dlatego przyjeżdżało tutaj bardzo dużo kobiet. Było to czasami tutaj zgromadzonych w tej sali 80 i 100 pań. Jeżeli chodzi o zwyczaj, to on pochodzi od z Łużyc, jest jeszcze pielęgnowany w Niemczech. Pochodzi od takiego słowa zampern, co oznacza maska. Ja tutaj nawet przyniosłam taki rekwizyt, proszę popatrzeć, tutaj jest maska. To jest co prawda maska wenecka, ale kiedyś zakładały panie takie maski, żeby zasłonić twarz, żeby nie można było szalejącej kobiety rozpoznać, prawda? No i te maski właśnie wiążą się z tym zwyczajem. Na krakowskim rynku panie też przebierały się, oczywiście szalejąc, to były przekupki krakowskie, które niosły tego combra, a więc taką słomianą kukłę. Następnie rozszarpywały ją i to był finał, powiedzmy, tej całej imprezy. Ale jeszcze zanim doszło do tego niszczenia tej kukły i wyciągania źdźbeł słomy, które miały zapewnić szczęście w miłości, to szukały na rynku krakowskim mężczyzn, a szczególnie mężczyzn samotnych, kawalerów. Jeżeli wiedziały, że nie ma żony, to przywiązywały go do takiej drewnianej kłody. I w ten sposób go po prostu sponiewierały, że tak powiem, prawda? Myślę, że to jest fajny zwyczaj i dobrze, że na Śląsku takie zwyczaje są pielęgnowane. Teraz one przyjęły się w naszej gminie w wielu miejscowościach, w zasadzie chyba w każdej, łącznie z Ozinkiem. No, cieszymy się, że możemy brać po prostu w tym udział. Nie robiliśmy nigdy tematów z uwagi na to, że panie nie miały gdzie wypożyczać strojów. Najczęściej już wypożyczalnią była ich własna szafa. Ubrania, które na przykład były przyciasne, czy wyszły z mody i to wtedy akurat to było takie na topie, że ona przyszła zjawiskowo ubrana, gdzie by w życiu nie wyszła do ludzi, a tu na tą imprezę po prostu się odważyła, ubrała coś śmiesznego, niedopiętego. Tak, że po prostu zawsze to był taki spontan, nigdy nie były rzeczy wymuszane czy nakazywane, że to musi być w tym roku tak czy inaczej. No i po prostu zawsze to było łatwiejsze, bo jeżeli ktoś mówi, że nie ma co ubrać, ale zawsze coś się znalazło i zawsze w ostatnim momencie przychodzi. Tak jak już Kamilka wspomniała, stroje u nas nie były tematyczne, ale muszę powiedzieć, że obserwując na przestrzeni lat, jak panie się ubierały i przygotowywały do tej imprezy, to rzeczywiście nastąpiła taka ewolucja, ponieważ te stroje były coraz to piękniejsze, coraz bardziej wymyślne, dopracowane. Tak, widać było tą inwencję twórczą pań i naprawdę trzeba tutaj zwrócić uwagę, że one były piękne. Panie przychodziły czasami w grupach 3-4 osobowych i wszystkie panie były jednakowo ubrane, a to już, jak wiemy, wymaga ogromnej pracy. Także tutaj słowa podziwu dla pomysłowości. Ja tutaj chciałam też zwrócić uwagę na panią, która jest na tych dwóch zdjęciach. To jest pani Maria Warzeka. Ona była w Krasiejowie twórczynią takiego tak zwanego frauen kabaretu. Miała kapitalne pomysły, ona miała umiejętności, zdolności aktorskie i będąc tutaj na babskim combrze, często prezentowała wiersze, twórczość artystyczną, wręcz teatralne jakieś pozy, prawda, mówiła skecze i tutaj jest ubrana właśnie w taki strój marynarza. To była kobieta niesamowita, ona zresztą reprezentowała Krasiejów na różnych imprezach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, otrzymywała nagrody.
Także naprawdę żałujemy, że już jej wśród nas nie ma. Jeszcze taka jedna ciekawostka. U nas nasz babski comber jest takim międzypokoleniowym babskim combrem. To znaczy tutaj nie ma ograniczeń wieku, więc przychodzą młode panny 18-letnie, 20-letnie, ale też przychodzą panie ponad 80-letnie. Także to jest bardzo fajne, że potrafimy się integrować, że potrafimy się bawić, śpiewać, bo przede wszystkim śpiewamy, bardzo dużo tańczymy. Mamy wspaniałego człowieka orkiestrę, pana Adriana Żmudę, który towarzyszy nam w babskich combrach od samego początku do dnia dzisiejszego. On jest kapitalny, bo on zna muzykę lat 80., 90., on zna język niemiecki, polski, angielski, on śpiewa z nami, my tańczymy tutaj, prawda, siadamy w pociąg. Piosenka Rynkowskiego Ryszarda, wspaniałego zresztą. I my podróżujemy, prawda, od Rosji przez Czechy, Niemcy, Austrię, Hiszpanię, no, jedziemy do Brazylii, na Kubę i naprawdę te gorące rytmy są tutaj wśród nas. Także impreza jest przednia, bawimy się do późnych godzin nocnych. Szkoda tylko, że to zawsze jest tłusty czwartek, ale niestety taka jest tradycja, że babski combek zawsze się odbywać powinien w tłusty czwartek. Podczas naszych imprez organizowane są przeróżne konkursy zręcznościowe, takie sprawnościowe, konkursy piosenkarskie. Czasami dostaniemy do ręki miotłę, musimy zamiatać na czas. W niektórych miejscowościach panie nawet piją piwo na czas. Też o takich konkursach czytałam. Kilkakrotnie gościliśmy podczas naszych babskich combrów TVP3 Opole i później panie mogły zobaczyć się w teleekspresie i wiadomościach lokalnych. Także to też była dla nas ogromna promocja. I chciałam jeszcze powiedzieć, że gościliśmy również tutaj Amerykankę chyba raz czy dwa podczas naszych babskich combrów, także no, to była taka, czy nawet więcej razy, to była też taka nobilitacja dla naszego babskiego combru. Wyczytałam też w literaturze, a mówiła o tym pani profesor Smolińska, która jest folklorystką na Uniwersytecie Opolskim, że kiedyś, dawno temu, podczas babskiego combru odbywało się tak zwane zaklinanie plonów. No, ciekawy obrzęd. Mianowicie panie tańczyły, unosząc bardzo wysoko nogi, ponieważ miały tak wysoko wyrosnąć plony, a więc zboża. No, dzisiaj od tego takiego elementu agrarnego odchodzimy i nasze babskie combry mają bardziej taki charakter widowiskowy niż obrzędowy. Nasza sytuacja w ogóle wszędzie jest dzisiaj taka, jak jest. I nie wiadomo, kiedy będzie można się spotkać następnym razem. W tym roku prawdopodobnie nic się nie odbędzie, ale zapraszamy w przyszłości do Krasina. I wtedy może będę mogła założyć ten piękny wianuszek na moją głowę i będę panią wiosną. Wiecie co, dziewczyny, w historii babskich combrów mnie najbardziej zainteresował motyw polowania na facetów. Podobno kobitki zbierały się w jednym miejscu i w takim radosnym, bardzo głośnym przemarszu szły na miejsce, gdzie miały się bawić, ale po drodze łapały zagapionych facetów i w najlepszym wypadku obcinały im krawaty. Natomiast zdarzało się też, że zabierały fanty, kapelusze, buty i wtedy mężczyźni musieli się wykupić. No najlepiej oczywiście, wiecie czym? Ognistą wodą, ale również całus, jak był fajny chłopak, też by coś dał. Natomiast nieważne, czy to było dawniej, czy dziś, zawsze zasada na babskim combrze była jedna żelazna. Żadnych chłopów. Oczywiście są trzy wyjątki. Po pierwsze, mężczyzna na babskim combrze może dziewczynom przegrywać, dlatego DJ-e są bezpieczni. Po drugie, faceci mogą kobiety obsługiwać. No i przyznajcie same, że fajnie jest czasem dostać ciasteczko od przystojnego kelnera. No i trzeci wypadek, kiedy mężczyzna może się znaleźć na babskim combrze, to wtedy, kiedy się przebierze za kobietę, ale musi to zrobić tak, żeby nie został rozpoznany. Bo jeżeli dziewczyny dowiedzą się, że to jest chłopak, oj, to będzie się działo. A dziewczyny, pamiętacie pierwszy babski comber organizowany w Domu Kultury? Pierwszy raz. Kto z was był? Ja nie byłam. Niestety. O nie. Ojejku, a tak fajnie było. Była burleska, na parkiecie królowały diwy burleski i urocze pin-up girls. No i co ty mówisz? No, i ja tyle straciłam, miała przyjść. Oczywiście, futra też pasowały do tego wydarzenia, także trzeba było przyjść. To nie mój styl. Ach, można było nauczyć się kroków Charlestona, można było zapozować do zdjęcia, można było się nauczyć kilka pus.
więc było bardzo ciekawie. Teraz żałuję. A słuchajcie, a pamiętacie temat Rio? Och, to było wyzwanie. Ale się działo. Działo się, działo. Ach, te pióra. Tak, kupowałyśmy na głowę takie wysokie. No. Piękne to było. Piękne. Bardzo fajnie. A ja się tak pokułam, jak przyszywałam te pawie pióra do gorsetu, że to historia po prostu. No, mnie jak Bożka doszywała pióra gdzieś tam z tyłu czy z przodu, to również byłam cała pokuta, ale wiem, że to jest zawsze na szczęście, no, że strój będzie idealnie pasował i będzie rewelacyjny. Ale jaki efekt pani dać. Ajajaj. Ja myślałam, że ja wygram, no a tu co? No, Kasia, znowu byłaś lepsza. Ale że od ciebie, no, bo ode mnie była jeszcze jedna lepsza. A kto był? Pani Leokadia. Pozdrawiamy panią Leokadię! Ach, te babskie combry. Cały rok się na nie czeka. Ja, to wiadomo, znana jestem ze spania. Więc temat piżama party dla mnie jak znalazł. A jak szybko można było się przebrać? Co ja mówię? Po co się przebierać? Wstajesz i od razu przychodzisz, jesteś gotowa. Impreza gwarantowana. Super wspomnienia. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Trochę witamin i już leży. A, pamiętacie zeszłoroczny babski comber? Lata 80. Oj tak. To była impreza. Te neonowe stroje, te skórzane kurtki z cekinami, a na parkiecie Liman. Madonna. Działo się. Tak. No i Cindy Lauper, nie? Oczywiście. Także było super. Wybawiłam się naprawdę, oj. Chyba do trzeciej siedziałyśmy na tej imprezie wtedy. Długo. No tak, a w tym roku miał być 5. jubileuszowy babski comber, no ale się niestety nie udało. Nie szkodzi, przełożymy jubileusz na przyszły rok i mamy nadzieję, że spotkamy się w dużo większym gronie na sali tanecznej w Domu Kultury. Tematem będą postacie z bajek. Zapraszamy. A jeżeli chcecie sobie przypomnieć postacie bajkowe, zapraszam do rozwiązania quizu online. Link do niego znajdziecie w poście pod filmem. Pamiętajcie, kto jest najpiękniejszy w świecie.